Dzień dobry Państwu. Moja obecność stąd wynika z dwóch powodów. Chciałem wszystkim pogratulować panu burmistrzowi Łaszczyńskiemu i sobie burzemy za taki wspaniały projekt i panu prezesowi spółki za jego zrealizowanie, osiągnięcie takiego efektu w postaci umowy. Życzę cierpliwości przy imieniu może wszystkich tutaj samorządowców w realizowaniu tego projektu, ale także chciałem podziękować wszystkim przedstawicielom tutaj władzy rządowej szczebla, czyli panu ministrowi, bo bez współpracy tego szczebla samorządowego i rządowego pewnie by nie było takich wspaniałych rezultatów, jak i tutaj Funduszu Łowieckiego Ochrony Środowiska. Także panu przychylności tutaj marszałka województwa pana Śmigielskiego, czy pana Zdziewku, czy pani Lenartowicz. A stąd moja obecność, bo my realizujemy podobny, zbliżony projekt, właśnie może taki sam i na zasadzie współpracy, czasami wymiany poglądów i doświadczeń w różnych szczebli. Mikołowie, na co też chciałem skorzystać z okazji i tutaj zaprosić Państwa na październiku, mam nadzieję też na szczęśliwe podpisanie umowy. No i także wsparcie, chcieliśmy też podziękować w imieniu tych wszystkich, wsparcie tych idei samorządowych i rządowych na tutaj dla terytorialnych, na mieszkańców w ogóle wszystkich. Panu parlamentarzystom tu na ręce pana przewodniczącego tym przewodniczącego. Także chciałem podziękowania złożyć. Myślę, że w imieniu całego powiatu za te inwestycje, które się dzieją nie tylko w naszym powiecie, ale w całym regionie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos i przekażę pałeczkę burmistrzowi Łazisk, gospodarzowi, współgospodarzowi z jednej strony tej uroczystości, jak i później oddania do użytku hali widowiskowo-sportowej. Chciałem jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim zaproszonym gościom. To dzięki wsparciu parlamentu, dzięki wsparciu stosownych ministerstw. Oczywiście tak samo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki również bardzo dobrej współpracy z samorządami i tymi gminnymi, i powiatowym. Ja ostatnio dziękowałem starostu powiatowemu również to zrobić dzisiaj. To, co mieli zrobić przez miesiąc dla nas, zawsze robili 2-3 dni. Dzięki właśnie zrozumieniu potrzeb mieszkańców wszystkie decyzje były podejmowane bardzo szybko. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Przykład Łazisk, jak i mam nadzieję przykład Mikołowa, pokazuje, że województwo śląskie powoli staje się wiodącym, jeśli chodzi o wykorzystanie środków finansowych. Dzięki tej współpracy tych poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych za wykorzystanie środków mam nadzieję, że wszystko to odbywa się z wielkim pożytkiem dla mieszkańców naszego regionu i będziemy i jesteśmy tym województwem, które może być klubą na mapie wykorzystania środków w kraju. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i oddaję głos panu burmistrzowi Mirosławowi Dużemu. Państwo, na razie mieścimy się w czasie, mamy terminarz napięty. Mnie wypada podziękować przede wszystkim właśnie panu prezesowi Zięcowi, bo słuchałem się dzisiaj już tylu komplementów i mam nadzieję, że tak będzie dalej, a w sumie to jest jego główny udział i przedsiębiorstwa, któremu powierzyliśmy to zadanie, które się świetnie wywiązało. Dziękuję również moim przedmówcom za miłe słowa i za przyjacielskie przestrogi. I nawet tak już troszeczkę zaczynam mieć obawy, że będziemy tym szczególnym projektem, pod szczególnym nadzorem, postaramy się z niego wywiązać. Do emerytury jeszcze wszyscy mamy daleko, więc najbliższe 6 lat musimy pracować usilnie, żeby taki sam miły nastrój był na zakończeniu tej całej inwestycji. Ale dzisiaj się cieszę w imieniu wszystkich mieszkańców. Będę jeszcze dziękował potem na dole w dalszej części. Po prostu dziękuję bardzo wszystkim za te pieniądze, postaramy się ich nie zmarnować. Szanowni Państwo, żebyśmy rozpoczęli punktualnie o 13:30 tę naszą drugą uroczystość dzisiaj. Dziękuję wszystkim za przybycie i zapraszam wszystkich na dół, żebyśmy o 13:30 rozpoczęli tę uroczystość. Dziękuję bardzo.